Witajcie na kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak przenoszę odkład do nowego ula. Ten odkład był zrobiony z bardzo silnej rodziny, tylko że ta rodzina była dosyć agresywna. Podzieliłem tą rodzinę na trzy, zrobiłem dwa odkłady. No i plus ten macierzak, no to można powiedzieć, że podzieliłem to na trzy. Ja ten odkład trzymałem w takiej transportówce, powiem Wam zaraz historię tej transportówki, bo to też taka trochę śmieszna historia. No dobra, ale bez zbędnego gadania powiem, jak ja to robię. Taki odkładzik najlepiej postawić w drugie miejsce, czyli ja sobie przygotowałem taki taboret już tutaj. Wstawiam to tutaj, zabieram ten stropian i w miejscu, gdzie stał ten odkład, stawiam ul. Dlatego, że ta pszczoła, która będzie wracać już, pszczoła lotna, która będzie wracać do tego ula, będzie wracała już do nowego. Trochę dzisiaj wiatr wieje, ale no niestety nie mam warunków, żeby nagrywać to w innym terminie. Dlatego, że no też człowiek jeździ do pracy i tego czasu jest naprawdę mało. No i tak, tutaj jest trochę zaczęły już lepić z daszkiem. Dobra, ale bez zbędnego gadania. Zabieram, wyjmuję te ramki, mocno zasłoniły, telefon dzwoni. No nie wyciągnę teraz. Dobra, nie. Wyciągam pierwszą ramkę. Jest to ramka, słuchajcie, ramka, no tutaj widać, jest od góry miód. Od góry one zniosły miód, natomiast zobaczcie, z góry, z drugiej strony jest cała ramka w pierzdze. Przyniosły bardzo dużo tej pierzgi i taką ramkę daję jako pierwszą tutaj od wylotka. Drugą ramkę wyjmuję z ula, czystego, z tej transportówki. Ja przypomnę, że była to transportówka na 6 ramek. Zobaczcie, ile tutaj jest pszczoły. Tutaj nawet widać, matka chodzi. Kurde, jak tutaj. No tutaj przeszła na drugą stronę. Przeszła na drugą stronę. Teraz się bawi z nami w chowanego. Bo znowu, kurde, co odwrócę ramkę, to ona przyłazi. Dobra, jest tutaj. No i znowu przechodzi. Jest tutaj. Tutaj idzie matka z tym żółtym opalitkiem. Tutaj sobie. Nie wiem, czy ją widać. Pewnie znowu przeszła na drugą stronę. No nieważne. Dobra, wkładam tą ramkę. Jest to ramka z czerwiem odkrytym. Z drugiej strony pierzga, czyli znowu robię, dubluję tak, żeby była pierzga ułożona do pierzgi. Tutaj trochę tej zabudowy zgarnę, żeby te ramki się mogły schodzić. Kolejna ramka. Zlepiały te ramki. Kolejna ramka. Czerwiem zakrytym już. Ta ramka, powiem Wam, że się będzie nadawać do wymiany. Czy ten czerw wygryzie. No bo to jest stara ramka przyczerwiona, jest taka ciemna. Ja tylko tutaj wezmę. Widzę, że jakieś coś zaczęły budować. Jakiś matecznik odciągać. No ale widać, że na tej ramce, mimo że ona jest taka czarna, widać, że jest sporo jajeczek, więc matka tutaj ładnie czerwi. Ja jeszcze dodam, że w tym odkładzie kupiłem matkę nieunasiennioną. Ja włożyłem po prostu do tej transportówki tą matkę. Ona się sama unasienniła.
No i zaczęła składać czerw, larwy. Powiem wam jeszcze, że kupiłem tutaj ul, nowy ul 12-ramkowy, żeby te pszczoły w przyszłym roku już było bardzo dużo tej pszczoły. Tutaj jest kolejna ramka z czerwiem, do połowy jest. Tutaj jest czerw zasklepiony, tutaj są złożone larwy, jajeczka. Druga strona to samo, ramka cała w czerwiu. Ale kurde, jak ile tego lata. No ale tutaj jeszcze raz. Powiem wam, że w ostatnim momencie chyba ten ul kupiłem, dlatego że w tym odkładzie no naprawdę jest bardzo dużo tej pszczoły, co zresztą widać. Złączę te ramki. Kolejna ramka. Ramka pełna czerwiu. Zasklepionego, niezasklepionego. Druga strona to samo. Jest tutaj podana młoda marka tegoroczna, więc no ona teraz będzie w tym roku bardzo dużo czerwić, bo jak jest młoda marka, no to ona jeszcze jak się tutaj nasienniła, to naprawdę. No i tutaj ostatnia ramka już. Ramka z... No tutaj od góry jest miód. Są larwy, jajeczka poskładane. No dobra, nie ma tutaj nigdzie więcej tych matyczników. Co ja teraz zrobię? Resztę tych pszczół po prostu zrobię coś takiego, żeby one tu wpadły. Wpadło trochę jeszcze tego wosku, więc ja go wyciągam. Ale tu się rozleciało wszystko. Tam jest jeszcze pszczoła w starym ulu. No dobra, to zróbmy tak. Wkładamy tutaj jeszcze ramki z suszem. Z węzłem odbudowaną. Ja wsadzę tutaj i tutaj. Mam takie ramki po ostatnim miodobraniu. Ramki świeże, więc powiem, że jeszcze tam na nich trochę miodu zostało po wirowaniu. Ja takie podokładam co drugą. Pszczoły na pewno się tym zajmą. Tutaj kolejna ramka. Tutaj widać, jeszcze się błyszczy ten wosk, na którym trochę tego miodu jest. Wsadzam kolejną. Kolejną, żeby one sobie tutaj już miały co robić. Na tej ramce są larwy. Ale to nie tak trzeba. Trzeba wsadzić. Teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamy taką odkładówkę, rodzinę z odkładu na 9 ramkach. Ja tutaj powinienem jeszcze zatwór dać, nie mam tego zatworu, więc dam jako osłonową ramkę z węzą. Wiedzą, że to jest koniec ula. Tą przestrzeń się uzupełni. Jeszcze muszę wstrząknąć tą pozostałą pszczołę, która jest. O kurde. Jak tu się narobiło. Trzeba
Wam, że ta transportówka nie posiada dennicy, prawda? No i na tej kratce tutaj jest pełno jakichś tam ruchów. Więc może, żeby to nie przerzucić do ula, ja zrobię coś takiego. Może te pszczoły, albo tutaj ten drut jest dobry. Może te pszczoły sobie wejdą. Jestem ciekaw, czy wejdą, czy nie wejdą. Żeby to było szybciej. Jakoś nie chcą chyba. Nie, no dobra, to wezmę. Spróbuję je wymieść delikatnie. Reszta pszczółki. No i dobra, słuchajcie, ta transportówka w środku wygląda tak. Ona ma pełno tych otworów wentylacyjnych, naczkane z każdej strony, dlatego była ona owinięta tym styropianem, tą dyktą. Natomiast no, to się nie sprawdza. Powiem Wam, nie róbcie nigdy tego, bo po pierwsze ta transportówka nie ma dennicy. Jest w niej pełno takiego pyłku, tego całego syfu, który pszczoły no niby sobie czyściły, ale jednak no nie robiły tego dokładnie. Ta transportówka no nie nadaje się moim zdaniem na ul odkładowy. No ja nie miałem po prostu czego innego, więc musiałem ratować się w taki sposób. Ale mam jeden pomysł, jak to przerobić. Może w następnych filmach będę to pokazywał. Pszczoły jeszcze sobie u góry siedzą, myślą chyba, że to jest ten stary, który wentylują. No dobra, to by było na tyle. Ja tutaj, no tutaj jest, patrzcie, ile pyłku pszczółka przyniosła. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to przenoszenie odkładówki do ula. Ja widzę, że bardzo dużo tego pyłku noszą, bo tutaj kolejna, zobaczcie, z pyłkiem. Więc gdzieś ten pyłek jest. Noszą jakiś czerwony. Fajnie tutaj się rozwija to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.